Cześć, siema kochani. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, dlaczego używam dalej tego oto telefonu, czyli iPhone'a SE 2016 w 2021 roku. Zapraszam do oglądania. Pod koniec filmiku też będzie konkurs, także pamiętajcie, żeby oglądać do końca. Dokładnie rok temu zrobiłem filmik o tym, dlaczego przesiadłem się z iPhone'a 11 na tego oto iPhone'a i powiem Wam, że od tego czasu cały czas jego właśnie używam i uważam, że jest to najlepszy telefon, jaki można w tym czasie używać i kupić, zwłaszcza podczas pandemii. Każdy musi zastanowić się, do czego ten telefon mu zazwyczaj służy. Mi telefon służy głównie do dzwonienia, sprawdzania maili, messengera itd., itd., czyli komunikacji, ale również szybkiego sprawdzenia czegoś w Google, jak gdzieś jestem, mogę szybko wejść i dostać te informacje, których potrzebuję. Dodatkowo, wiadomo, muszę zrobić jakieś zdjęcia, wideo, więc to są cechy, które szukam w telefonie. Łatwość mojej komunikacji, dostępu do informacji i uwiecznienia jakichś chwil, czyli zrobienia zdjęć albo wideo. Wszystko z tych rzeczy ten telefon dokładnie mi zapewnia i dodatkowo nie przeszkadza mi, bo ja na przykład często uprawiam sport. Zazwyczaj jak jest już ciepło i w zimie również przemieszczam się na rowerze. Chcę mieć wygodny telefon, który mogę szybko przyłożyć jedną ręką, aby włączyć, jak przyłączyć piosenkę albo coś, też tak to mogę robić na Apple Watchu, ale wiadomo, jak sobie na przykład jadę, chcę szybko coś sprawdzić, mogę to zrobić albo odebrać albo coś. Więc do uprawiania sportu zawsze potrzebuję małego telefonu. Czy to idę na rolki, czy na rower, czy nawet jak jestem na nartach, czy coś. Nie chcę mieć telefonu, który przeszkadza mi w byciu fit. A tak naprawdę głównym powodem, dlaczego wolę mieć taki telefon niż jakikolwiek inny z większym wyświetlaczem, jest to, że na telefonie zazwyczaj nie robimy nic produktywnego. Produktywne rzeczy, w moim przypadku przynajmniej, robię zazwyczaj na komputerze. Takie jak zarządzanie plikami, pisanie czegoś w Wordzie, montowanie wideo, praca, komunikacja tak samo, korzystanie z internetu, z przeglądarki. Na komputerze mogę to robić dużo szybciej i dużo wydajniej niż na telefonie, bo na telefonie wielu rzeczy po prostu nie robię, jest to powoli. Nie mam tej klawiatury, na której mogę szybko coś napisać. Tak naprawdę telefon sprowadza się do używania, do przeglądania Instagrama, YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. Ja tak naprawdę nie korzystam z tych social mediów i tak naprawdę nie lubię z nich korzystać, głównie właśnie przez ten mały ekran. Ten mały ekran zniechęca mnie do korzystania z nich, bo niewygodnie się tutaj sprawdza na przykład Instagrama czy coś, po prostu to nie jest aż takie engaging, czyli takie zajmujące, prawda? Jeśli jak tutaj wejdę, to jest dużo łatwiej przerwać coś, po prostu robić, czy oglądać wideo czy coś, bo nie jest to takie engaging właśnie, jak na tym większym telefonie. Jak mam większy telefon i wejdę na Instagrama, to ja po prostu nagle, nie wiem, tracę głowę tak naprawdę. I jak wyłączam go, to wiecie, jakie to jest uczucie. To takie uczucie, że takie otępienia, takiego po prostu otępienia. Powiem Wam szczerze, że po prostu social media nie sprawiają mi przyjemności. Jak Facebooka to ja nie oglądam już od bardzo dawna. Posiadając mały telefon, bardzo mi to pomaga. Bardzo dla mnie to właśnie takie spokojne i miłe. Nic dobrego tak naprawdę nie wynika w moim życiu z przeglądania social mediów. Jedyne social media, jakie ja używam, to jest YouTube. Jest tam dłuższy content, nie jest to aż takie strasznie engaging, jak na przykład Instagram albo TikTok, gdzie cały czas jest tyle po prostu tych dużo bodźców, prawda? Dlatego jak chcę korzystać z social mediów, to używam po prostu YouTube'a, którego mogę odpalić na komputerze. Jest to przyjemniejsze i to nie jest takie po prostu, że ja się tutaj zamykam tak w małym moim świecie i po prostu siedzę tylko w tym telefonie i nie mam po prostu głowy, no nie? Do niczego. Jedyny problem, jaki jest po prostu z tym starym telefonem, to jest oczywiście aparat, bo wiadomo, jestem YouTuberem, chciałem coś tam nagrać, chciałem zrobić jakieś fajne zdjęcie, na przykład jak miałem tą iPhone'a 11, to faktycznie, czułem, że częściej go wyciągam i częściej robię zdjęcia, bo wiem, że one zawsze fajnie wyjdą, no nie? A tutaj w tym telefonie tak rzadziej to robię, więc rzadziej uwieszam te chwile i to jest ten największy minus. Przykro mi jest, wiem, że teraz Apple zrobiło tego iPhone'a na mini, nie? 12 mini. I okej, w przyszłości może go sobie kupię, ale wiadomo, że on jest po prostu zbyt drogi na razie dla mnie. Ale tak naprawdę wystarczyłoby mi po prostu taki telefon jak ten SE w tych rozmiarach, tylko po prostu z lepszym aparatem. Nawet mógłbym już wystawać ten aparat, tylko żebym mógł po prostu stworzyć ten lepszy content. Ale mimo wszystko, ten aparat nie jest aż taki zły, jak mogłoby się wydawać. Bo przynajmniej te zdjęcia i wideo nie są takie już za bardzo sztuczne. Na przykład w tych nowszych iPhone'ach, iPhone 11, teraz Kinga ma tego iPhone'a 2020 i SE 2020 i powiem Wam, że one już mają takie coś po prostu w sobie, że te halajce, to wszystko wygląda tak troszeczkę już za bardzo sztucznie. Ja nie jestem fanem tego widoku, dlatego na przykład używanie takiego telefonu jest takie bardziej dla mnie właśnie, ten obraz wygląda tak jakoś naturalnie. Ja naprawdę nie potrzebuję ekranu OLED, który jest teraz na przykład w tym iPhone'ie 12 mini, bo taki ekran OLED tylko zachęca mnie, żeby właśnie na niego patrzeć, bo on jest taki piękny i ostry i żeby włączyć
wyłączyć tego Instagrama i tak dalej, ale tak naprawdę no 99% rzeczy, które robimy na telefonie, to nie jest nic produktywnego. Uważam też, że nie jest to spędzanie czasu, które relaksuje. Mnie osobiście stresuje korzystanie ze social mediów. I nie wiem, jak widzę to po prostu takie przekłamanie, to takie po prostu czuję, że nie działa to dobrze dla mojej psychiki. Dlatego od dawna nie prowadzę po prostu konta na Instagramie, nie mam TikToka, nigdy nie miałem, ale wiem, jak to wygląda, bo widziałem u moich znajomych. Facebooka tak samo nie oglądam, bo w ogóle Instagram i Facebook to dla mnie jedna wielka reklama i no nie po prostu. Nowy telefon z pięknym wyświetlaczem mnie tylko rozprasza, bo jak on leży sobie tam obok, to ja tak się czuję, o Jezu, wydałem na niego tyle tysięcy, no to pasuje z niego coś pokorzystać, no nie? Nie może przecież leżeć. A tu, jak im mniej z niego, a tak naprawdę im mniej korzystam z telefonu, tym lepiej. Więc jak tutaj nie jest mi szkoda, że oj, ten telefon kosztował 400 zł, leży gdzieś tam nieużywany i używam go tylko do dzwonienia, tym lepiej. Mogę ten czas spożytkować na co innego. Naprawdę, wolę sobie już poczytać książkę o stoicyzmie, czy porozmawiać na przykład z Kingą, czy naprawdę zrobić coś produktywnego na komputerze, niż siedzieć taki cały tutaj zamknięty, po prostu zgarbiony nad tym telefonem. Bo nic z tego dobrego nie wynika. Dodatkowo wiadomo, podczas korony i tak nie wychodzimy wiele, więc nie potrzebuję jakoś strasznie tego super aparatu, bo nie nagrywam jakichś vlogów, że jedziemy walnym, o tu tego, no nie potrzebuję szybko ciągnąć telefonu i nagrywać. I tak naprawdę nikt nie potrzebuje, wszyscy teraz siedzimy w domach, więc po co komu najnowszy telefon tak naprawdę. Touch ID jest dla mnie wygodniejsze niż Face ID. Nawet jak płacę gdzieś, na przykład biorące coś, nieraz wysoko bardzo są te czytniki, więc ja nie muszę tak patrzeć jakoś dziwnie nakrywać tego telefonu, tylko prawda, przykładam palca i sobie płacę, bez patrzenia nawet na ten telefon. Tak samo odblokowywanie, mogę to odblokować bez patrzenia na ten telefon, mogę już odblokować w kieszeni, wyciągam. Dla mnie Touch ID jest szybsze i wygodniejsze, zwłaszcza jak teraz trzeba nosić te maski. Poza tym nie martwię oczywiście się, że mi się zniszczy, więc podczas uprawiania sportu, jak go wyciągam, to nie martwię się, że mi gdzieś tam spadnie czy coś, bo nic się mu nie stanie. I nie martwię się, że ktoś mi go ukradnie. Mogę go zostawić, jesteśmy na plaży, mogę go zawsze zostawić pod kocem, no nikt mi go nie ukradnie, po pierwsze, a nawet jak mi ktoś go ukradnie, no to nic się wielkiego nie stanie. Ale jest mniejsze prawdopodobieństwo, że mi ktoś ukradnie, no bo ktoś woli ukraść nowszy telefon niż taki stary. Dodatkowo wygoda w ogóle użytkowania. Naprawdę, no niewygodnie się używa taki duży telefon. Musisz go używać dwoma rękami. No ja się do tego nigdy nie przekonałem. Ja uważam, że używanie telefonu powinno być jedną ręką. Mogę sięgnąć dokładnie palcem i cofnąć, na przykład na iPhone'ie cofa się w lewym górnym rogu, więc tutaj mogę dosięgnąć kciukiem i to w sposób zrobić, a w tych nowszych telefonach nie mogę. Muszę po prostu drugim palcem to zrobić, więc potrzebuję dwóch rąk. Poza tym, nawet jak sobie leżę czy coś i chcę nawet sobie coś przeczytać, czy obejrzeć rano jakieś może wideo i tak dalej, to mogę zawsze to zrobić od góry, a w tych dużych telefonach nie mogę, potrzebuję dwóch rąk. No i to jest właśnie problem, bo ja się budzę i Kinga jeszcze śpi, no Kinga taka śpi na moim ramieniu i ja nie mogę dwoma rękami sobie na telefonie, tylko mogę jednym. Więc wygodniej mi jest po prostu z jedną ręką sobie coś tam jeszcze czytam, Kinga sobie jeszcze śpi dłużej i wszystko jest okej. Okay. No i wiadomo, w przyszłości będę musiał ten telefon zmienić na iPhone'a 12 mini albo na iPhone'a SE 2020, bo ten iPhone dostaje wsparcie jeszcze najprawdopodobniej tylko do września, ale póki go będę mógł używać, to będę go używał i jestem mega zadowolony i wolę naprawdę pieniądze przeznaczyć w sprzęt, na który mogę programować, mogę robić milion innych rzeczy, czyli komputer, niż w sprzęt, na którym po prostu mogę siedzieć i trwonić czas i jeszcze się niszczyć swoją psychikę. Także kochani, przejdźmy teraz do naszego sponsora i ochronimy ten telefon, nałożymy właśnie tego kejsika i szkło hartowane. Także zapraszam dalej do filmiku. No bo kochani, teraz przechodzimy do części poświęconej naszemu sponsorowi, czyli 3MK. Jaki jest koszt tego? To jest tak, Armour Case to jest za 50 zł, Screen Protector jest w cenie 50 zł, ten Screen Protector jest w cenie 40 zł, a ten Screen Protector jest w cenie 25 zł. Którego ja dzisiaj wybiorę? No ja wam powiem, że ja bardzo lubię po prostu szkła hartowane. W związku z tym, że ja używam ten telefon po prostu na co dzień, chciałbym się zdecydować jednak na ten twardy case, a te dwa case'y będą w takim razie do rozdania na końcu filmu jeszcze. Jakie ma właściwości ten case? No to jest zajebiste, że zabija on właśnie wirusy. Także teraz w czasie COVID-a, no to na pewno się dobrze sprawdzi. Ja akurat przecieram swój telefon praktycznie codziennie, czyszczę go, więc tak czy siak wybiorę po prostu zwykłe szkło hartowane. Ale dla kogoś, kto jest zapominarski, nie ma czasu, to na pewno taki Screen Protector będzie właściwy. No i ten case'ik tutaj też fajny, powiem wam, używałem już go chwilę i no jestem zadowolony z niego, bo mam nadzieję, że nie będzie żółknął, bo większość po prostu tych case'ów, prawda, żółknie. No i dlaczego te case'y są lepsze niż case'y z AliExpress? No to dlatego, że kupując je po prostu wspieramy polską markę. Jak widzimy, tutaj mamy certyfikat nawet, że to jest
polski produkt, no i różne inne certyfikaty, że jest to bezpieczne i nie zawiera tam ołowiu i innych metali ciężkich. Także no jest to rzecz w sumie, którą dotykamy codziennie, case'a, prawda, telefon i bardzo też przez kilka godzin dziennie, więc może faktycznie warto się nad tym zastanowić, czy w naszym case'ie nie ma żadnych szkodliwych jakichś tam związków. To sobie odstawię na bok, no i w takim razie zamontuję tego to szkło hartowane o nazwie Hard Glass. O, dostajemy też ściereczkę, fajnie, a to szkło wcale nie drogie, kosztuje 25 zł, także naprawdę. Pod wrażeniem. Jeszcze wiadomo, że jest bezpieczny, także fajnie. No i to jest to szkiełko. Aha, i tu będziemy mieć instrukcję obsługi, którą zaraz zobaczę, bo tutaj są, widzę, po dwóch stronach jest folia, którą trzeba odkleić. Także zobaczymy po kolei, jak to się robi, bo to jest jakiś pierwszy krok i później jest drugi krok i trzeci krok, tak? Zaraz zobaczymy. tutorial.3mk.pl/hg. Wyłączymy sobie telefonik. No i tutaj powiem wam, że ja lubię korzystać jednak z telefonu bez żadnych case'ów, co już, o czym mówiłem wam też w recenzji iPhone'a 11. No i tutaj już faktycznie widać troszeczkę rysy na tym telefonie i na przodzie, na szkle również. Także myślę, że jak założę szkło hartowane, to powinno być jak nowy telefon i razem z case'em, prawda? Bo ten case jest też bardzo wytrzymały, także fajnie. No bo teraz się zbliża lato, będzie więcej wychodzenia na pole. Mam nadzieję, że już skończą się te zarażenia i w takim razie będę miał bezpieczny telefon. Wejdźmy sobie teraz na tą instrukcję na komputerze. A i to jest instrukcja, jak zamontować hard glass. Mega. Bardzo lubię właśnie te naklejeczki, które są z boku. Dobra, zakładamy. Fajne, ja wybieram takie szkło, bo ono jest po prostu cienkie. No i ono ma 0,3 mm grubości. To jest moje ulubione takie cienkie szkła. Nie lubię właśnie, jak cokolwiek jest na telefonie, także lepiej, żeby nie było tego czuć. Zobaczymy, jak ta ściereczka tutaj dołączają, bo zazwyczaj muszę używać swoich. No, jakoś duża jest faktycznie. No, śmierdzi jakimś mydłem. Oj, chyba się nie obędzie bez mojego alkoholu jednak. No i fajnie, dobrze, wreszcie mieć znowu szkło. Teraz tylko sobie założę jeszcze mój futerał, case. Bardzo ciasno wchodzi, porządnie będzie ochraniał mój telefon. No i zobaczymy, ile jeszcze mi posłuży mój iPhone SE 2016. Dobra, kochani, w takim razie, jeśli ktoś z was ma również iPhone'a SE 2016 lub iPhone'a 5S jeszcze używa i chciałby spróbować tych oto szkieł hartowanych, czyli Flexible Glass, które kosztuje 40 zł i Silver Protection, które zabija 99% bakterii i wirusów, no to słuchajcie, musicie zrobić tak: polajkować to wideo, subskrybować mnie i napisać komentarz, które z tych szkieł wolelibyście i dlaczego. Może wolicie bardziej feeling takiego szkła niż takiej folii, bo to jest chyba taka bardziej folia, ten Silver Protector. Ale wiecie, co tu jeszcze ma, jakie ma właściwości, że sama się naprawia ryski, self-heal, także fajnie. To jakaś aplikacja w ogóle wodna, także no tego jeszcze nigdy nie robiłem. I wzmacnia ekran 400%. Tylko pamiętajcie, żeby w tym komentarzu był hashtag 3MK, żebym po prostu mógł rozróżnić zwykłe komentarze do tego filmu i komentarze, które biorą udział w konkursie, no bo podejrzewam, że większość osób nie ma już tego iPhone'a, tylko jakieś inne, nowsze, także chciałbym, żeby w tym konkursie wzięły tylko osoby, które po prostu mają tego iPhone'a, które potrzebują, albo po prostu jak macie jakiegoś znajomego, który również używa jeszcze tego iPhone'a, to wyślijcie mu w takim razie link do tego wideo. Rozwiązanie konkursu będzie w kolejnym filmie. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji. Pozdrawiam was bardzo. Pa, pa.